Ohayo gozaimasu. To po japońsku. Dzień dobry. Zapraszam serdecznie na szlak dźwięków skrzyżowania kultur. W tym odcinku opowiem o shakuhachi. Shakuhachi to japoński flet zachwycający swoim dźwiękiem cały świat. Jego nazwa to dwa wyrazy: shaku, stopa, i hachi, 8. Czyli długość przeciętnego instrumentu powinna wynosić 8 japońskich stóp. Chyba dosyć malutkich, raz, dwa, tak. Bo stopy Japończyków są naprawdę małe. W epoce Muromachi, pomiędzy XIV a XVI wiekiem, z Chin przywędrował flet, który nazywa się ksio. Po wielu modyfikacjach, skróceniu jego długości, przekształcił się w japoński shakuhachi. Początkowo instrument był popularny wśród wędrownych mnichów. Następnie przeniknął do warstw samurajów, czyli wojowników japońskich. W epoce Edo, pomiędzy XVII a XIX wiekiem, shakuhachi stało się ulubionym instrumentem mnichów z sekty Fuke. Mnisi stosowali shakuhachi do medytacji i nazywano ich kapłanami pustki. Sekta szybko rozrastała się, a instrument zdobywał popularność w całym kraju. Shakuhachi wykonuje się z najniższej części pędu bambusowego. Instrument ma 4 otwory, które służą do ich zakrywania i odkrywania, i w ten sposób wydobywa się różnej wysokości dźwięki i konstruuje melodię. Z jednej strony shakuhachi ma ustnik, a z drugiej czarę wylotową. W zależności od tego, jakiej długości jest bambus, czyli w jakiej długości jest instrument, dźwięk może być albo niższy, gdy rurka jest długa, albo wyższy, gdy rurka jest krótka. Wnętrze instrumentu jest lakierowane. Wspomaga to uzyskanie dobrej jakości dźwięku. Przeciętne shakuhachi ma 50 cm długości, a średnica wynosi 4-5 cm. W Japonii grą na shakuhachi do XX wieku zajmowali się wyłącznie mężczyźni. Współcześnie traktuje się wykonanie muzyki shakuhachi jako rodzaj medytacji. Z instrumentu można wydobyć 12 podstawowych dźwięków. Technika gry jest bardzo skomplikowana i niewielu ludzi potrafi posiąść tę umiejętność. Posłuchajcie dźwięku shakuhachi.
Shakuhachi bardzo często występuje w duecie z tradycyjnym instrumentem japońskim koto. To 13-strunowa cytra, która pochodzi od chińskiego gudzheng. Muzyka koto i muzyka shakuhachi to są najbardziej popularne formy sztuki tradycyjnej w kraju kwitnącej wiśni. Pewnego razu w dalekiej Japonii żyła sobie dziewczyna o imieniu Sakura. Sakura po japońsku oznacza kwiat kwitnącej wiśni. W Japonii, jak kwitną wiśnie, to dzieje się rzecz niezwykła. Ludzie wychodzą, oglądają kwitnące drzewa, świętują przez tydzień, przez dwa, dotąd aż kwiaty kwitną na drzewach. Sakura jest niezwykłym symbolem w Japonii. Dziewczyna o imieniu Sakura zakochała się chłopcu o imieniu Take. Take oznacza po japońsku bambus. A w Japonii z bambusa można stworzyć wspaniałe potrawy. I Take był mistrzem robienia przepysznych potraw. Sakura i Take byli cudownym małżeństwem. Take wspaniale gotował, a Sakura upiększała życie Take jak najpiękniejszy kwiat. Ale pewnego dnia Sakura zachorowała. Stawała się coraz słabsza, nie mogła wstawać z łóżka. Take opiekował się nią jak tylko mógł najlepiej. Ale lekarze powiedzieli, że Sakura być może nie przeżyje. Take był bardzo smutny, bo wiedział, że niedługo Sakura może odejść z tego świata. I wtedy to poszedł do bambusowego gaju. Stanął przy bambusie, dotknął go i powiedział: bambusie, bambusie, proszę, spraw, żeby Sakura przeżyła. Oddaj moje życie Sakurze. I kiedy tak trzymał bambus w dłoniach, nagle zamienił się w bambus. Następnego dnia Sakura obudziła się i poczuła się w pełni sił. Wyzdrowiała. Wyskoczyła z łóżka rozpromieniona. Take, Take, gdzie jesteś? Czuję się dobrze, wyzdrowiałam. Take nie było w domu. Sakura pobiegła do najbliższego bambusowego gaju, bo myślała, że tam go spotka. Ale jak weszła do gaju, nie zobaczyła Take. Poczuła tylko niezwykłą obecność, Take, jak podeszła do jednego bambusa. Take, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Wołała. I kiedy dotknęła tego bambusa, który był najpiękniejszy, wyczuła bijące serce Take. Następnego dnia nadeszła burza. To była przeraźliwa burza, która zniszczyła bambusowy gaj. Kiedy Sakura weszła do bambusowego gaju, zobaczyła leżące bambusy. Podeszła do bambusa, który przypominał jej Take, wzięła go w dłonie i poczuła bijące serce. Wyjęła nóż, przecięła bambusa i z tego kawałka bambusa stworzyła flet. Jak przystawiła ten flet do ust, to wydobył się z niego niesamowity dźwięk. I tak oto powstał flet shakuhachi. Najpiękniejszy japoński flet, który wydaje cudowne dźwięki. Dźwięki, które mówią o wspaniałej miłości.